Wojciech Pokora był zawsze otwarty na innych. To był wielki aktor, który miał bardzo embodziecze poczucie humoru. Zawsze w dyskretny sposób przechodzi pomiędzy tragiczno ci a komiczno ci, powiedział Waldemar Zmigasiewicz, wspominajca zmarłego 4 lutego wybitnego aktora. Wojciech był CZ-bowiekiem bardzo twórczym i inspirującym rekres HSR-ów, z którym pracował. To był fantastyczny aktor i CZ-bowiek, który nie skupia psi tylko na swojej roli. Był otwarty na innych i z bystroci obserwował otaczającego rzeczywisto, dodał Waldemar Zmigasiewicz. W nagraniu audycji posłuchamy równie kreska Jerzego Botczaka i Wojciecha Wysockiego, którzy wspominają Wojciecha Pokor. Wojciech Pokora był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów komediowych. Urodził się 2 października 1934 roku w Warszawie. Wystąpił w kilkudziesięciu produkcjach telewizyjnych i kinowych, pozostające przez całe kreska ecie związanym z teatrem. Grał między innymi role Orkreska Aponimirskiego z serialu Kariera Nikodema Dyzmy oraz docenta Zenobiusza Furmana w serialu Alternatywy 4. Był jednym z ulubionych aktorów Stanisława Barei, wystąpił niemal we wszystkich jego filmach. Szczególnie zapadająca w pamięć była genialna giebówna rola w kultowym Poszukiwany, Poszukiwana z 1972 roku. Wojciech Pokora był wykładowcą Warszawskiej Akademii Teatralnej i ojcem dwóch córek.